miłosierdziem samym. Ty, który jesteś wiekuistą miłością, dziś szczególnie tego wieczoru przychodzimy, by oddać Ci wszystkie nasze sprawy, całe nasze życie. Ale zanim to uczynimy, chcemy Cię, Jezu, uwielbiać, bo to pierwsze i najważniejsze zadanie naszego życia. Wielbić Cię, wychwalać jako Pana i Króla, Króla Miłosierdzia. Pomimo tego, że grzeszymy, że obrażamy Cię każdym naszym przewinieniem, pomimo tego, że nosimy wielki ciężar grzechu, Ty nami się nie zrażasz. Ty nas nie odrzucasz. Przychodzisz w naszych czasach szczególnie z łaską swego miłosierdzia i prosisz, że choćby dusza była najgorzej zbudowana, jak trup rozkładający się, nie tak jest w Twoich oczach. Przychodzę, Jezu, jako ten, który jest grzesznikiem. Jako grzesznik upadam do Twych stóp. Jako grzesznik powierzam Ci każde moje tchnienie życia, każdy mój oddech. Tak wiele przecież we mnie złości, nienawiści. Tak wiele w nas przecież jakiegoś egoizmu. Nie potrafimy widzieć Cię. Zakrywamy nasze oczy, albo po ludzku po prostu przez grzech. Nie potrafimy widzieć Ciebie, Jezu, w drugim człowieku, naszym najbliższym. To jest ten mój grzech, który chcę Ci oddać, Jezu. Chcę Cię, Panie, uwielbiać za to, że jesteś, że nigdy się mną nie zniechęcasz, że zawsze w Twoich oczach, w Twoim sercu mam miejsce i szansę. Jezu, tak bardzo nasze serce oddaliło się gdzieś od Ciebie. Ty jesteś utajony w tym białym kawałku chleba. Utajony dla nas, Jezu, miłosierny. Choć mój wzrok tego nie widzi, serce moje czuje. Choć kryją Ci zasłony, Ty wiesz, że Cię kocham. Bo Ty pierwszy darzyłeś mnie miłością swoją. Panie, chcę Cię uwielbiać w tym wszystkim, co przynoszę w moim sercu, całym moim życiem, całym moim tchnieniem, moją radością i troską, moim grzechem, choć nie podoba się Tobie, ale Ty przecież takiego mnie kochasz, niegrzesznego. Przynoszę Ci, Jezu, moje serce zbolałe, poranione przez grzech. Tym sercem chcę Ci, Jezu, odpowiadać na Twoją miłość.
zostało zdeptane. Często na pożądliwość człowieka mówimy, że to miłość. Nawet czasami grzech nazywamy miłością. Jezu, pragniemy doświadczyć Twojej miłości w tym byciu z Tobą, by tą miłością się móc dzielić, by być posłanym, być apostołem miłości. Tak jak w życiu swoim apostołom Twojej miłości miłosiernej, Twojego miłosierdzia była święta Faustyna. Tak wiele mi, Jezu, brakuje. Dlatego przychodzę spotkać się tu z Tobą. Dlatego przychodzę po to, by prawdziwej miłości się uczyć. Jedynej miłości. Miłości, która nigdy nie mija. Tak jak mówi święty Paweł, nie ustaje. Bo prawdziwa miłość nigdy nie ustaje. Ludzkie miłostki, zakochania, zauroczenia często szybko przemijają. Panie, rozpalaj moje serce Twoją miłością. Rozpalaj serce dotykiem Twojego miłosiernego wyjrzenia. Panie, Ty, który jesteś miłosierdziem sam, Ty, który wyciągasz do mnie zawsze rękę, choć upadam, grzeszę, obrażam Cię. Jesteś moją miłością. I za to, Jezu, Ci dziękuję. Za to, że nie odrzucasz nikogo, nawet najgorszego grzesznika. Jak powiedziałeś siostrze Faustynie, mów całemu światu, że to, co rani mnie bardziej od najcięższego grzechu, to brak miłości w moje miłosierdzie. Proszę Cię, Panie, umocnij moje serce, by uwierzyło w Twoją miłość. Dotknij mojego serca i uzdrów je, by prawdziwie kochało. Tej miłości tylko mogę uczyć się z Tobą, ze spotkania z Tobą. Jesteś żywy, prawdziwy, który przychodzisz do nas. Potrzeba tylko jednego, by uchylić serce, drzwi serca, a Ty wejdziesz, przyjdziesz ze swoim lekarstwem i uścięcia. Przyjdź, Jezu, do nas. Przyjdź i dotknij nas. Przyjdź i przejmij nas. Pozdrów wszystko, co przynosimy dzisiaj, tego wieczoru, nas samych, naszych bliskich, nasze choroby duszy i ciała. Dotykaj nas od czubka głowy do stopy sam i przemieniaj, i uzdrawiaj. Thank you.
Święty, staliśmy się domownikami dwóch światów. Możesz być tu, a zostajesz przenoszony tam. To jak teleport. Patrzysz na ikonę, jeśli masz poprawną wiarę, wiesz, że stoisz w niebie przed osobami, które są na niej i całym orszakiem świętych i aniołów, stale w obliczu Boga Najwyższego. Jesteś na mszy i jednocześnie Twoje stopy stoją na Golgocie, bo jedna jest ofiara przebłagania za grzechy. Ona się tam odbyła dla każdego z nas po wszystkie czasy. Podczas mszy możesz położyć rękę na krzyżu i na Twoją dłoń spłynie krew przymierza. Porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co jest większe i bliższe dla Ciebie, dla Twojego serca niż On sam. Bóg chce zgromadzić swoje dzieci rozproszone po całym świecie, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła. Chce i daje po temu sposobność wiele razy. To jest dobra nowina dla tych, co są w grzechu, dla źle wybierających, dla przeżywających kryzysy, zniewolenia, dla zabieganych i zaniepokojonych, dla mnie i dla Ciebie. Słowa Boga nie wracają do Niego, zanim nie wykonają swojego posłannictwa. Jakie zadanie ma dzisiaj w moim sercu, Panie, Twoje słowo? Czego chcę, czego pożądam, czego się boję? Czujesz się w innym świecie? To też jest Twój świat, dziecko. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Za to, że dałeś nam swoje słowo. I że wierzymy, że ono jest prawdą. Chcemy Cię, Panie, uznać jako naszego Boga, Pana i Zbawiciela dzisiaj. Chcemy to powtarzać każdego dnia, że żyjemy po to, aby wielbić Ciebie, oddawać Ci cześć i służyć Ci tak, jak Ty tego chcesz. Prosimy Cię, napełnij nasze serca Twoją wolą, Twoją miłością, Twoim światłem, abyśmy byli takimi latarniami dla świata, które świecą Twoim światłem, nie naszym, ale Twoim, Panie Jezu. Aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ciebie, abyśmy się każdego dnia do Ciebie zbliżali, aby to nasze nawrócenie, zmiana myślenia nigdy nie stanęła w miejscu. Bo kto stoi w miejscu, tak jakby stanął w górach na grzęzawisku, to się zsunie. Trzeba, Panie, iść zawsze do Tobą. Proszę Cię, dawaj nam swojego Ducha Świętego. Prosimy o to Twoją Matkę, aby się wstawiała za Tobą. Prosimy, Duchu Święty, przyjdź i natchnij nas. Ulecz nasze serca, pociesz nasze sumienia, nasze myśli, naszą pamięć. Usuń wszelkie zniewolenie. Bo tak jak gdy patrzymy na zdjęcie ukochanej nam osoby, która w tym momencie nie jest z nami, ale mamy świadomość, że ta osoba jest. I Ty, Panie Jezu, podobnie. Jesteś z nami, widzimy Ciebie pod zakrytą postacią chleba, ale wierzymy w to, że jesteś z nami, że Tata jest. Przyjdź, Panie Jezu, chcemy być tacy jak Ty. Chcemy wzorować się na Twojej miłości, jaką Ty wylewałeś na świat. Chcemy uczyć się od Ciebie, jak przebaczyć. Prosimy Cię, Panie Jezu, przyjdź do nas. Tak jak w Starym Testamencie jest postać świętego Jakuba, który miał brata Ezawa i podstępem wykradł mu błogosławieństwo swojego ojca. Później bracia się rozdzielili, pokłócili się i ich drogi się rozeszły na bardzo długo. Jednak Ty, Panie, pobudziłeś serce Jakuba. Zmobilizowałeś go do tego, żeby spotkał się ze swoim bratem. Jakub miał wiele bogactwa, wielką rodzinę. I tej nocy, której miał się spotkać z Ezawem, zostawiłeś go samego przed potokiem jabłek. I do tego spotkania
aby mogło dojść, Jakub musiał najpierw spotkać się z Tobą. Musiał zmagać się z aniołem. Musiał wygrać walkę duchową o swoje serce. I Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj tutaj do Ciebie z tym całym naszym bagażem życiowym, z tymi wszystkimi, których kochamy, ale także z tymi, z którymi nam nie po drodze. I prosimy Cię o to, żebyś przemieniał tę sytuację, żebyś przemieniał również ich serce, żeby te nasze relacje były zdrowe. Bo żeby spotkać się z człowiekiem i wyprostować nasze drogi, najpierw trzeba spotkać się z Tobą, Panie. Spotkać się z Tobą. Proszę, Panie, naucz nas, jak żyć. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni.
zachęcasz nas, byśmy przychodzili do Ciebie z wiarą. Przychodzili do Ciebie, do Ciebie, który wychodzisz do nas naprzeciw. Chodziłeś kiedyś po palestyńskiej ziemi. Przemierzałeś miasta i wioski, by spotkać się z człowiekiem, by powiedzieć mu o Królestwie Niebieskim, by powiedzieć mu o Ojcu, który kocha. Kocha do tego stopnia, że oddał swojego jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Panie, chcę być Twoimi nogami. Panie, chcę być Twoimi rękami, by zanieść Ciebie innym. Chcesz się przechadzać pośród nas właśnie po to, by czynić cud, by spotykać nas. By spotykać nas w naszej codzienności, która po ludzku nie jest łatwa, zagmatwana, bo pokrzyżowana przez grzech, dobro i zło, które wciąż walczą, którym ja podlegam i trudno mi czasami wybrać. Przyjdź, Panie, by wskazać tak jak uczniom kiedyś, jak mamy żyć. Przyjdź, byśmy mogli dotknąć się choć Twojej szaty, jak kobieta cierpiąca na krwotok i zostać uzdrowiony. Panie, przyjdź w tej adoracji, w tym czuwaniu. Przyjdź w naszą codzienność. Przyjdź i przemień nas. Dotykaj swoją mocą, swoją bliskością. Przyjdź, Panie.
zlewa się teraz Twoją siłą na Ciebie. Wystarczy tylko, że powiesz ufam. Wystarczy tylko, że spojrzysz mu w oczy. A on będzie w stanie dokonać w Tobie cud, którego się nawet nie spodziewasz. Dotknij się Jego płaszcza. Chwyć się za Jego rękę. Bo On wszystko może. Tylko Jezus. Jezus chce nas uzdrowić teraz. Nie zmarnuj tej łaski. Ale Ty, Panie Jezu, dajesz nam Twoją moc, Twoją nadzieję.
byśmy wierzyli, że Ty naprawdę jesteś Bogiem z nami, że jesteś Emanuelem, że przysłałeś nam swojego Ducha Pocieszyciela, bo obiecałeś nam, że On będzie zawsze z nami. Prosimy Cię, Panie, bądź z nami każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, daj nam odczuć Twoją czułość, bo miłość ma taką cechę, że wymaga wzajemności. I w miłości jest też zawarta czułość. Prosimy Cię, Panie, daj nam poznawać Twoją obecność w naszym życiu. Miłość też jest odpowiedzialnością za te zadania, które nam, Panie, powierzyłeś. Prosimy Cię, Panie, oświecaj nasze drogi, tak abyśmy mieli być Twoimi narzędziami, które pełnią Twoją wolę. Prosimy Cię, zsyłaj nieustannie swojego Ducha. Otwieraj nasze serce. Zabierz te serca kamienne, a daj nam serducha z ciała, które biją zgodnie z Twoim rytmem, z rytmem Twojego serca. Pan Jezus chce uzdrowić nasze wszystkie schorzenia. I dlatego, jeżeli czujesz się źle, jeżeli masz w ciele takie miejsce, które jest chore, dotknij teraz tego miejsca. Dotknij tego miejsca, bo Jezus chce dotknąć tego miejsca. I wołaj z głębi Twojej duszy, wypowiadaj Jego imię, bo w Jego imieniu jest to uzdrowienie.
dobrym samym. Wszystko, co otrzymujemy, jest Twojej łaskowości. Nawet jeśli jest to trudne doświadczenie, dajesz nam je po coś. Taki masz plan. Taka jest Twoja wola. Potrzeba tylko jednego. Wypełnić tą świętą Twoją wolę. Daj nam wiarę. Daj nam wierzyć, Jezu, że to wszystko, co tu na ziemi przeminie, zostaniesz tylko Ty, niebo. Prosimy Cię, Panie, byś Ty w tym błogosławieństwie dotykał wszystko, co w naszym życiu. Każdy zakamarek naszego życia dotykał i uzdrawiał, jeśli jest taka Twoja wola. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej ręki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i Twoje, abyśmy nieustannie uznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Zapraszam, może tak w urzędach podchodzić do tego nałożenia rąk, żeby móc tak no, przechodzić sprawnie bardzo. Zaraz bracia nam wyjdą, będą obrazki rozdawać też, będzie okazja, bo złożyć jakąś ofiarę, jak ktoś chce. Zapraszamy do wielbienia jeszcze Pana Jezusa przez śpiew wraz z zespołem. Ciebie ratuj
się, raduj się, okrywa światłość go. Ucieka ciemność i zło, drży na jego głos, drży na jego głos. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną, wielki jest Bóg, niech wszyscy wiedzą jak, jak wielki jest Bóg. Śpiewaj głośno, jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną. Panie, za to wszystko, co dzisiaj robimy.
Już teraz Ci dziękujemy za to, że jesteś z nami, że przyszedłeś. Spotkaliśmy się w Twojej drodze. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Oddaj Bogu cześć.
Sprawca
pokonuje śmierć. Jezus pokonuje Twoją niezdolność do kochania. Jezus chce wejść w te miejsca, gdzie Ty zamykasz się. On zmartwychwstał, On pokonał śmierć, może to pokonać u Ciebie, co jest zamknięte, co jest złe, co powoduje lęk, co powoduje zwątpienie, niecierpliwość, rozkojarzenie, co powoduje u Ciebie wszelką złość. Jezus może też przyjść do Ciebie, gdy się otworzysz do Niego przez to, że śpiewasz, że wznosisz swój głos do Niego. Błagaj, wołaj. Wołaj, Jezu, ulituj się nade mną. Wołaj, że On jest Twoim zbawcą, że On porusza wszystko. Pokonał śmierć, Jezus pokonał śmierć, zbawił.